5 milionów złotych w ciągu 2 lat zainwestuje przedsiębiorstwo Cormate Poland w Suwałkach. Producent łodzi motorowych zatrudni też 10 osób i utrzyma to zatrudnienie przez 2 lata. To, czy zatrudnienie będzie większe, czas pokaże, bo luksusowe motorówki nie należą do artykułów pierwszej potrzeby. Jednak marka ma solidne korzenie. Norweski producent wspólnie z Polakiem w lutym utworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i bardzo szybko postarali się o zezwolenie na uruchomienie działalności w suwalskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Zaledwie 3-miesięczna firma uzyskała je 10 maja. To zezwolenie jest 239 wydanym w suwalskiej strefie, która w ostatnim czasie zaczyna nabierać rozpędu. Produkty Cormate Poland to lekkie, szybkie i zwinne łodzie motorowe, cieszące się uznaniem na świecie. Norweska firma ma ponad 25-letnie doświadczenie w ich projektowaniu i produkcji. Poza motorówkami w Suwałkach produkowane będą również akcesoria do tych łodzi. Inwestycja zakończona zostanie najpóźniej z końcem marca 2019 roku.